Cięcie winorośli to złożony temat, ponieważ winorośl możemy prowadzić na różne formy, np. gujot, kasanowe czy głowa. Możemy zastosować cięcie niskie, średnie oraz długie. Cięcie też powinno dostosować się do odmiany jaką hodujemy. Postaram się ten temat trochę uprościć. Dzisiaj gościmy u sąsiadów, którzy nie prowadzą profesjonalnej winnicy, dlatego na przykładzie ich winorośli pokażę Wam najprostszy sposób cięcia i opowiem o ogólnych jego zasadach. Zapraszam! Jeśli chodzi o sam termin cięcia, to jednitną na jesień urodzę na wiosnę. Najważniejsze jest jednak, żeby główne cięcie zrobić zanim roślina rozpocznie wegetację. Zazwyczaj będzie to pierwsza połowa marca. Jednak w przypadku krótkiej zimy, kiedy temperatury podnoszą się i nie ma w ciągu dnia przymrozków, cięcie takie można wykonać już w lutym. Na cięcie wybieramy zawsze słoneczny, suchy i najlepiej bezwietrzny dzień. Ja zdecydowanie wolę termin wiosenny. Gdyż wtedy tak naprawdę mogę ocenić, który pęd przetrwał zima, który nie. Jest to po prostu dla mnie bezpieczniejsze. Zwłaszcza w takiej początkowej uprawie, kiedy tak naprawdę musimy wybrać te mocniejsze pędy, a słabsze wyciąć. Zanim przystąpimy do samego cięcia, warto zapoznać się z podstawowymi pojęciami. Czytając o winorośli spotkacie się z takimi terminami jak pień oraz ramiona wieloletnie, czyli zdrewniałe, bezlistne, najstarsze części krzewu. Łoza to zdrewniały pęd powstały późną jesienią z latorośli, a latorośl to zielony, ulistniony pęd, wyrastający albo z łozy, wtedy jest owoconośny, albo z pędu wieloletniego i wtedy jest wegetatywny, czyli bez owoców. Mamy jeszcze pasierby, czyli pędy wyrastające z pędów w kącikach ogonów liściowych oraz wilki, czyli pędy wyrastające u podstawy krzewu. Najczęściej wykorzystuje się je do odmłodzenia winorośli. Warto również wiedzieć, że winorośl owocuje na pędach dwuletnich, czyli latorośla, które wyrosły z łody z drewniałej latorośli z zeszłego sezonu oraz liście rosną tylko na pędach tegorocznych. A po co w ogóle ciąć winorośl? Regularne cięcie powoduje jej wzmocnienie, uformowanie, lepsze owocowanie i jest konieczne przy uprawie tego ptącza. Możemy wyróżnić kilka rodzajów takiego cięcia. Jak przy każdej roślinie mamy cięcie sanitarne. Czyli usuwamy pędy przemarznięte, uschnięte czy połamane. Drugim rodzajem cięcia jest cięcie formujące. Jest ono najważniejsze, zwłaszcza w pierwszych latach winorośli, ponieważ w tym okresie musimy ją ukształtować. Tak naprawdę pierwsze 2-3 lata poświęca się na rozbudowę systemu korzeniowego i uformowanie szkieletu winorośli, czyli pnia, który będzie ją utrzymywał, oraz ramion. Ja wiem, że każdy chciałby cieszyć się owocami od razu, ale jeśli pozwolimy winorośli na zbyt wczesne owocowanie, to będzie ona słaba, podatna na choroby i przemarzanie, i w konsekwencji da nam znacznie mniej owoców. Dlatego najwcześniej owocowanie powinno tak naprawdę rozpocząć się w trzecim lub czwartym roku po posadzeniu, zależnie od kondycji krzewu. Mamy jeszcze cięcie, które przeprowadzamy w trakcie sezonu od czerwca do września które polega na skracaniu latorośli, usuwaniu pasierbów oraz zbyt dużej ilości zawiązujących się kwiatostanów, czyli gron. Jak mówiłam na początku, istnieje wiele form prowadzenia winorośli. Sąsiedzi rozpoczęli uprawę amatorską winogron deserowych w odmianie Willis i na przykładzie ich sadzonek pokażę Wam najprostsze cięcie, jakim jest jednoramienny sznur, czyli tzw. forma gujota. Zależy im na lekkiej konstrukcji i mniejszej ilości starego drewna, stąd wybór właśnie tej formy. Forma gujota ma jeden pień, maksymalnie dwa o wysokości między 50 a 70 cm, od którego odchodzą krótkie ramiona, łoza owocująca, oraz czop zastępczy. Czop na dwa oczka, łoza tu zależności, jaką potrzebujemy długą, między 8 a 12 oczek zazwyczaj. Ale zacznijmy od samego początku. Winarośle sadzimy w miejscu dobrze nasłonecznionym, na południowej lub zachodniej stronie ogrodu, w podłożu żyznym o odczynie obojętnym. Sadzimy wiosną lub jesienią. Nasłonecznienie jest bardzo ważne w przypadku winorośli. Jak możecie zobaczyć na przykładzie, tutaj sadzonek mojego sąsiada, te po lewej stronie miały dużo więcej światła i słońca niż te po prawej stronie. I widać różnice we wzroście, są znacznie silniejsze. Posadzoną wiosną winorość ogławiamy, czyli uszczukujemy jej czubek na początku sierpnia. Na zimę natomiast kopczykujemy roślinę u nasady na wysokości minimum 30 cm torfem, obornikiem lub wysuszonymi gałązkami. W pierwszym roku po posadzeniu w przypadku sadzonki jednorocznej będziemy mieli jeden pęd, który tniemy nisko nad drugim pąkiem. Z tych dwóch oczek w sezonie wyrosną nam dwa pędy. Jeśli osiągną długość dwóch metrów ogławiamy je w sierpniu. W ciągu sezonu nie dopuszczamy oczywiście do owocowania, gdyby takie się zdarzyło, i ob czyli obrywamy powstające kwiatostany. Jesienią ponownie kopczykujemy krzew. Ja zdecydowanie wolę termin wiosenny, gdyż wtedy tak naprawdę mogę ocenić, który pęd przetrwał zima, który nie. Jest to po prostu dla mnie bezpieczniejsze. Zwłaszcza w takiej początkowej uprawie, kiedy tak naprawdę musimy wybrać te mocniejsze pędy, a słabsze wyciąć. Wiosną drugiego roku po posadzeniu będziemy mieli sytuację jak u mojego sąsiada, czyli dwa zdrewniałe pędy. Czyli łozy, z których jeden słabszy najlepiej, gdyby był to ten wyżej położony, wycinamy razem z szczopem, a łozy z niższego pąka przycinamy powyżej pąka drugiego. Warto zostawić przy cięciu na przykład trzy pąki, tak na wszelki wypadek, gdyby jednak jeden przemarzł. Jak minie ryzyko przymrozków, to najniższy pąk po prostu wyłamujemy, żeby doprowadzić do wyrośnięcia tylko dwóch najsilniejszych pędów. Zobaczmy teraz takie cięcie na przykładzie tej winorośli. W tym przypadku odetnę łozę z prawej strony, gdyż jest cieńsza i bardziej pokrzywiona. Pamiętajcie o prawidłowym ułożeniu sekatora, czyli tnącą częścią sekatora, tą ostro zakończoną, przykładamy od tej strony pędu, który ma zostać przy roślinie. Na tym etapie formujemy pień winorośli i dzięki takiemu cięciu doprowadzimy do wyrośnięcia grubych pędów, co da nam silną podstawę dla dalszego rozwoju winorośli. Jak widzicie wystające niepotrzebne fragmenty, to je też od razu odcinamy. Pęd przycinamy zawsze 1,5 cm nad pąkiem pod kątem 45 stopni. Kąt powinien być skierowany w stronę przeciwną do pąka. W ten sposób nie możemy przyciąć, gdyż wypływające soki z rośliny lub spływające krople deszczu zalewałyby pąka, co mogłoby spowodować, że nie rozwinąłby się prawidłowo. Dlatego tniemy z tej strony. W ten sposób pęd jest prawidłowo przycięty. Aby pęd rósł prosto w pionie, warto jest przez pierwsze dwa lata przywiązywać go do wbitego obok patyczka. W tym roku z tego oczka i z tego wyrosną dwa pędy, czyli ratorośle. W trakcie sezonu powtarzamy wszystkie czynności z roku pierwszego, czyli yy, uszczykujemy pędy, jeśli wyrosną ponad 2 metry, nie dopuszczamy do ich owocowania yy, oraz obrywamy powstające ewentualnie pasierby. Tutaj mamy sytuację, kiedy jeden pęd nie przetrwał zimy. Łatwo to sprawdzić, wystarczy go naciąć. W tym przypadku widać od razu po jego kolorze. Jest szary, ale jak nie jesteście pewni, to wystarczy właśnie odciąć kawałek pędu. I jeśli nie jest w środku zielony, to znaczy, że nie przetrwał zimy. Odcinamy wszystkie fragmenty, wystające, niepotrzebne. Oczywiście tutaj też teren dookoła winorośli należałoby wyplewić. Ja to już zostawiam sąsiadom. Te dwa oczka zostawiamy. Ustawiamy sekator w stronę przeciwną do pąka. Zobaczcie, w ten sposób byłoby źle. Dlatego musimy przełożyć sekator odwrotnie, czyli w ten sposób. Nie odcinamy. A tutaj jest dobry przykład, dlaczego warto stosować podpory przy winorośli. Sąsiedzi ich nie zastosowali i albo śnieg, albo jakieś zwierzątko wyłamało pędy. Gdyby były podpory, to najprawdopodobniej nic by się im nie stało. Trzeciego roku po posadzeniu wiosną ponownie wycinamy łozę z wyższego pąka razem z czopem. Natomiast łozę z niższego pąka przycinamy tym razem jednak na wysokość pnia, między 50 a 70 cm. Najlepiej dwa oczka powyżej podpory. Latem z najwyższego pąka formujemy latorys na owocowanie za rok. W tym roku nie dopuszczamy do jej owocowania. Z niższego pąka natomiast prowadzimy latoroś na próbne owocowanie tego roku, najlepiej na jedną grono. Nie jest to obowiązkowe, ale warto zobaczyć, jak będzie owocować nasze winogrono. Z trzeciego pąka licząc od góry, formujemy natomiast latoroś na czop zastępczy i nie dopuszczamy do owocowania na niej. Tutaj mamy kolejne już winogrono, które możemy formować właśnie w ten sposób. E, tutaj zdecydowanie jest e, grubsza tałoza jest grubości odpowiedniej do uformowania z niej pnia. Przez to, że nie była palikowana, to niestety jest bardzo pokrzywiona, ale jest popatrzcie na tyle długa, że spróbujemy ją wyprostować, poprowadzić do góry i przyciąć na wysokości właśnie pnia. Dlatego ten krótszy pęd wytniemy. Jest on żywy, ale jest dużo słabszy, dlatego wycinamy go w całości na samym dole. A ten długi pęd skrócimy. Zanim go będę mogła wyprostować, muszę go podcinać od kraty. Mm. Także zaraz do Was wracam. Ja bym chciała go tak przymocować i przyciąć, żeby był powyżej tego trutu. Dobra, zobaczcie teraz. Pęd przymocowałam na wysokości 56 cm, czyli tutaj. Wszystko, co jest poniżej, będziemy oczyszczać ze wszystkich pozostałości po liściach, pędach, czy na przykład wąsach z zeszłego roku. Następnie łozę przycinamy 1,5 cm nad drugim oczkiem powyżej podwiązania i pozwalamy, żeby winorośl wypuściła trzy pędy, a wszystkie poniżej wyłamujemy. W czwartym roku po posadzeniu wiosną wycinamy łozę, która owocowała. Łozę zostawioną na owocowanie przycinamy długo, tak żeby sięgała do kolejnej winorośli. I zaginamy ją równolegle do podpory. Łozę na czop natomiast przycinamy krótko za drugim pąkiem. Wyrosną z niej dwa pędy, które wyprowadzimy do góry. Po uformowaniu się od jednego do trzech gron na latoroślach, w pierwszych latach lepiej zostawiać mniej gron, pędy skracamy między trzecim a szóstym liściem powyżej grona, które zostawiamy. Na bieżąco usuwamy pasierby wyrastające z kątów liści zaraz nad pierwszym liściem. W piątym roku po posadzeniu łozę, która owocowała, wycinamy przy samym pniu. Z dwóch pędów, które wyrosły w poprzednim roku, jeden przycinamy krótko na czop za drugim pąkiem, a drugą przycinamy długo 8 do 12 pąków. I taki schemat powtarzamy już z każdego roku. Tak wyglądają przycięte winorośla. Z dwóch udało się uformować już w tym roku pień, z pozostałych zrobimy to, mam nadzieję, w przyszłym roku. Latem pokażę Wam, jakie wyrosły pędy. Czyli ratorośle, i czy udało się nam próbne na owocowanie na dwóch winoroślach? Nie zapomnijcie o wyplewieniu terenu przy winoroślach oraz o dołożeniu podpór do formujących się pni. Do usłyszenia. Jeśli przedstawione treści Ci się podobały, daj łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zacznij już teraz i nie przegap kolejnego filmu na dany temat.